Słuchajcie, to jest najdroższy prezent, ale jest to prezent ode mnie dla mnie. Pretend that you're doing something. Okay, close it. Is it a pijama? Rok temu w moje urodziny powiedziałam do mojej mamy: mamo, 18 urodziny spędzę albo w Dubaju, albo w Stanach. Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog jest taki specjalny, bym powiedziała. Widzicie mnie w takim dziwnym stanie, a to dlatego, że dzisiaj szykuję się na moją taką niespodziankę z okazji moich 18 urodzin. Tak jak widzicie, moje włosy są w połowie mokre, w połowie suche. Jestem w trakcie szykowania się. Słuchajcie, moje koleżanki z Ameryki przyszykowały dla mnie niespodziankę. Jestem naprawdę w szoku i powiem wam, że te urodziny zapowiadają się naprawdę bardzo fajnie. Nie wiem, czy mówiłam, mamy dzisiaj sobotę, a dokładnie moje urodziny są w poniedziałek, no ale właśnie z tego względu, że jest to początek tygodnia, to zadecydowały, że ta impreza będzie właśnie w sobotę. Powiem wam szczerze, że nie dochodzi do mnie to, że za dwa dni będę, tak wiecie, oficjalnie dorosła i tak dalej. Ja nie wiem czemu, ale jakoś tak to strasznie, nie wiem, przeżywam, bo tak naprawdę, wiecie, nic w moim życiu się nie zmieni, w szczególności, że jestem po prostu teraz w Stanach, no i za bardzo nie mogę nic robić, ale po prostu powiem wam, że no nie wiem, jakoś tak mam, że jest to dla mnie taki specjalny dzień i jakby tak bardzo długo na to czekałam i w końcu to się dzieje. O godzinie 13 przychodzą do mnie dwie koleżanki i jedna z nich będzie mi kręcić moje włosy. No i ogólnie, jeżeli chodzi o taką kolorystykę moich urodzin, to słyszałam, że jest to biały i różowy, dlatego właśnie mam na sobie taki top, właśnie takie kwiatki i po prostu zwykłe jeansy. No i tak, słuchajcie, urodziny są od godziny 15 do 19 w mojej koleżanki domu i ona chyba ma pokój jakby w takiej piwnicy. Tutaj w Stanach bardzo często popularne jakby takie piwnice, gdzie po prostu zazwyczaj są jakieś takie pokoje gier, albo właśnie dzieci tam mają swoje pokoje, tak więc będzie to, wydaje mi się, miało taki bardzo fajny klimat. W ogóle to, jak ci ludzie są zaangażowani w te urodziny, naprawdę mnie to bardzo, ale to bardzo zdziwiło, ale no tak jak mówię, jest mi bardzo, a to bardzo miło. Jako że jeszcze trochę mi tego czasu zostało, to pokażę wam kilka rzeczy, które jakby gdzieś tam z okazji tych urodzin dostałam. Słuchajcie, pierwszą rzeczą jest taka podarunkowa karta Visa. Jest naprawdę super prezent, ponieważ ja sobie tą kartą mogę zapłacić gdziekolwiek tylko chcę, gdziekolwiek jest jakby akceptowana ta karta Visa. No i wiecie, jest to fajny po prostu prezent, tutaj mam $25, dostałam to od innej exchange studentki. Następną rzeczą jest to, słuchajcie, rzecz z Sephory. Tutaj w Stanach jest takie coś, że jeżeli założycie sobie konto Sephora i jest miesiąc waszych urodzin, to możecie sobie za darmo, że tak powiem, otrzymać jakiś prezent, to sobie wybrać spośród trzech rzeczy. No i ja sobie wybrałam taką pomadkę i taki, nie wiem, to jest żel do brwi czy coś w tym stylu, powiem wam, że on troszeczkę brzydko pachnie, ale ta pomadka jest naprawdę fajna. To są, wiecie, takie bardzo małe miniaturki, no ale wiecie, jednak fajnie i w ogóle dziwne jest to, że nawet nie musicie zrobić żadnych zakupów, no i tak możecie to odebrać. Słuchajcie, to jest najdroższy prezent, ale jest to prezent ode mnie dla mnie, za moje zarobione pieniądze i słuchajcie, jest to nowy telefon. Nie wiem, czy widzicie zmianę w jakości, natomiast tak, kupiłam właśnie nowy telefon. Jest to iPhone 15 Pro srebrny, 256 GB. Słuchajcie, ja zmieniłam telefon tak naprawdę tylko i ze względu na pamięć, ponieważ to, ile ja tutaj nagrywam, to ile mam wszystkich zdjęć i tak dalej, mój telefon po prostu nie jest w stanie tego wszystkiego pomieścić, dlatego właśnie musiałam zmienić telefon na po prostu telefon z większą pamięcią, tak więc jest to taki prezent ode mnie dla mnie. Chciałam go otworzyć dzisiaj na filmie, natomiast jako, że ten telefon ma eSIM, a w poprzednim telefonie miałam po prostu kartę SIM fizyczną, to po prostu musiałam zrobić to wczoraj, żeby po prostu ten telefon skonfigurować i tak dalej. No i tak, moi drodzy, zostały mi jakieś 2 godziny do wyjścia, coś w tym stylu, tak więc ja teraz idę się ogarnąć do końca, czekają te moje koleżanki, no i tak, jedziemy, powiem wam, że totalnie nie wiem, czego mam się spodziewać. Nie spodziewałam się, wiecie, czegoś jakby wielkiego, ale po prostu bardzo się cieszę z tego, że spędzimy sobie razem czas i tak dalej. To jest tak, zbieram się, ogarniam i jedziemy. So we have two of the three cakes. One's still in the oven, and it's strawberry for Eva. And then we have vanilla frosting, which we have to get more of so we can do layers. We have colorful pearl sprinkles, candles, the pink and white ones for Eva, of course. Some scrapers to like make sure that the outside's smooth. Some writing stuff, more writing stuff.
but it's actually cookie icing because it's thicker and it works better. And then some food dye. Okay guys, cakes are being made. They're in the pans, so we're gonna put it in now. Here are our mugshot, what we hold in our mugshots. So this one is bad influence for indecent exposure. Okay guys, now we are going to run to the store, get some decorations, last minute presents, and then see you later. Close those eyes, Ebba. Okay, I'll jump in a guide. Yeah. Hey, Ebba, grab your Polaroid. It's Barbie P. Okay. Why is her camera so good? This is my new iPhone 50 Pro, 256 gigabytes. Hey, Emma, close your eyes. Kai, go and get it. Okay, wait, stop. Wait a second. Okay. I'm stressed. Hey, you're fine. So we actually got it. Okay, one more. Okay. Tara, no, she turned into that. Ready? Yeah. 3, 2, 1. Oh my goodness, that's so cute. The top one though. The top one though. So cute. She's opening up her birthday presents that we got her. Okay. This is don't read the card though. Yeah, read the cards later. Yeah, this is from me. Kinder! Yeah! Oh yeah, they didn't have vanilla ones. Okay. Aww. The only picture. Eat the cake, Ebba. You threw all of the cake. The only picture which we have from homecoming. We know the reason. Yep. Okay. Okay. Oh, I needed a new earrings. Yes, yes. Thank you for the price, Kai. $99. Oh, sorry, sorry, sorry. Okay. Oh. Europe. Aww. I got a cat. Please! I hope no one hears that. Okay, and the candies. Alright. And this one you save. Yeah. And okay. We'll just keep the only three cards in the bag. That's right. Actually cute. I have a treasure right now. But can I open this right now or no? I mean, yeah. Here, I'll put this in the bag, you'll know it's right. Okay, I'm not gonna read this right now. I'm gonna read this later. Okay. Oh, good. Good. I needed like a gold earring. Gracias, Parker. Look at my hands. Actually, shake. Is it a blanket? Yes. It's my third blanket which I got in the US. Yes. You make the best blankets. Blankets are the best. Yes. Oh, I think I never tried them, so that's good. Those are so good. They're the best. They're sour. Okay. America. Oh, I never tried them. So they're right here, open on the table too. Here. That's them. They are good. I mean, they are a little bit sour. Yeah, they're supposed to be. Yeah. Look, it's good. That's a candle. I can see. And then the candle holder. Okay. And then the candle holder for it. Isn't that cute? Oh, okay. It is. Okay. Aww. Socks. Tradition. And earrings. Oh! We're those to the winter formal. Last one, guys. Is it from who? Me. Wait, oh, okay. There's a card in the back. Is this a hard video? Money. Throw your jewelry in there. Okay, okay, cute, gracias. Again, candle. Oh, I like it. And the sour patches in a two different flavors. And the card. Homemade. Homemade card. Oh, so cute. My good. Oh, guys, thank you.
Do I end it? That's it. Dzień dobry, witam z wami kolejnego dnia. Słuchajcie, mamy godzinę 9:31. No i zaraz wybieram się na takie moje urodzinowe śniadanie. Słuchajcie, moje koleżanki, nie te co wczoraj, ale jakby takie inne koleżanki, nie wiem jak mam to do końca wytłumaczyć, zapytały się mnie, czy po prostu chcę gdzieś wyjść z okazji moich urodzin i tak dalej. Tak więc wybieramy się na takie po prostu moje urodzinowe śniadanie do jakiejś takiej, nie wiem, czy to jest restauracja, czy jak to będzie wyglądało. O godzinie 10:00 odbiera mnie jedna z nich i właśnie jedziemy do tego miejsca. Tak więc powiem wam, że co mi bardzo zaskoczyło, to to, że ludzie tak sami z siebie mi gdzieś oferują takie wyjścia i tak dalej z okazji moich urodzin. Jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo miłe. Wczorajsza niespodzianka była naprawdę super. Powiem wam, że co mnie najbardziej cieszy? Najbardziej chyba się cieszę z tego przepięknego napisu Happy 18th Birthday Eva. Powiem wam, że naprawdę jest po prostu przepiękny i wygląda jakby po prostu był gdzieś kupiony, a nie narysowany własnoręcznie. No i powiem wam, że naprawdę fajnie spędziliśmy czas. Tam, wiecie, wam dużo nie nagrałam i tak dalej, ale pokazałam wam mniej więcej jakąś tam moją reakcję i tak dalej. No wiecie, po prostu chciałam bardziej spędzić ten czas właśnie z tymi ludźmi, a nie po prostu cały czas tylko latać z tą kamerą. Pretend that you are doing something. Okay, close it, close it, close it. And now open. Happy birthday present, and this dessert's right by it, so we get a freebie. You gotta take my idea. What's your idea? Oh yeah, that's Alyssa's idea. So I won't take the credit, but like... Yeah, actually, so very often in America, you can get like something for free if it's your birthday. Alyssa said that we need to put like a present, because then I will get like a free dessert. We'll see, Alyssa, if it will work. Hi guys, so now I'm gonna open my present from Alyssa. I have no idea what they bought for me, guys. Some cute paper. Thank you. Oh yeah! Oh yes, I love them. I'm stressed when I'm opening all of those things always. How did you know that I like Haribo? Because you brought that one huge bag of gummy bears. Oh like, yeah. That one day, and I just remembered. Oh yeah, yeah. Makes sense. Guys, we should be more eco. Something fluffy. Is it a pajama? Oh yeah. Oh my goodness. I love this, it's so fluffy, and you know what? I wanted to buy like a pyjama, because like, I bought like a pyjama but long sleeve, and I wanted to buy with like a short. Thank you! Yeah, I got you. Thank so. You. This is American size chopstick. It looks like a glue. Okay, show that it's Vaseline, not like a glue. No way! It's only, can I guess on that? It's only one swipe, and then you're good. You got it? It looks like a glue. I know someone in class asked me if I was putting glue on my lips. Yeah, so Mallory put this on and Jack was like, are you putting glue on your lips? Living tips in America be like. Claire just wanted to get rid of all of her ones. Wróciłam do domu, tak jak widzicie, się przebrałam i teraz zabieram się za robienie ciastek francuskich. Słuchajcie, ciastka francuskie to jest naprawdę totalnie banalny przepis. Potrzebujecie do niego tylko jakby ciasta francuskiego i pokrojonych jabłek, które właśnie już tutaj mam. I słuchajcie, dlaczego je robię? Robię je dlatego, że jutro jedziemy na mecz razem z moją drużyną. Mamy jutro mecz. No tak jak wiecie, jutro oficjalnie są moje urodziny. Tak więc po prostu chcę dla nich coś przygotować. Coś tam trener wspominał, że chyba będzie kupować babeczki, ale ja stwierdziłam, że chcę zrobić coś takiego od siebie, tak więc zabieramy się za zrobienie tych ciastek. Mam nadzieję, że wyjdą tak samo dobre, ponieważ to jest mój ulubiony przepis z Polski, tak jakby jest totalnie banalne, no ale zobaczymy. Mam takie jakby ciasto francuskie, tak więc zobaczymy, czy to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie, tak jak mówiłam, tak samo dobre jak w Polsce.
Zazwyczaj jak robię te ciasta i robię je właśnie z takiego ciasta francuskiego, to po prostu jest ono w mojej lodówce, a to ciasto jest mrożone, więc wsadziłam je do mikrofalówki. Czy to był głupi pomysł? Nie wiem, sprawdzimy. No ale mam nadzieję, że gdzieś tam nic się z tym złego nie stanie. Update sytuacji, tak jak widzicie, zadziałało. Mamy godzinę 17, tak jak widzicie, mamy teraz taki bardzo, ale to bardzo ładny zachód słońca. I słuchajcie, zadzwoniła do mnie moja kuzynka, napisała do mnie moja przyjaciółka. Ja się zastanawiałam, co się stało. I słuchajcie, ja właśnie ogarnęłam, przecież w Polsce jest 7 godzin do przodu i ja oficjalnie skończyłam 18 lat w Polsce, tak więc naprawdę powiem wam, że czuję się bardzo, ale to bardzo dziwnie. Tak nie wiem, wiecie, moja kuzynka do mnie zadzwoniła, i ja się sobie tak zdałam sprawę, o co chodzi i tak teraz, wiecie, tak usiadłam sobie i tak się zaczęłam zastanawiać, co ja muszę zrobić ze swoim życiem. Autentycznie, nie wiem, to jest bardzo, ale to bardzo dziwne. Już jakby, wiecie, tak długo czekałam na ten moment, a jakby już to się stało. Nie wiem, naprawdę powiem wam, że jest to strasznie dziwne uczucie. Na godzinę 18 wybieram się na obiad z, albo taką bardziej może kolację razem z moimi host rodzicami. Tutaj oni mają jakby taką tradycję, że jeżeli ktoś ma jakby urodziny, to może sobie wybrać, do jakiej restauracji wszyscy idziemy. Tak więc właśnie na godzinę 18 mamy rezerwację i wybieramy się do włoskiej restauracji. Nigdy tam nie byłam, tak więc zobaczymy, czy jedzenie dobre. Na pewno będzie dobre, bo jest to włoska restauracja. Tak więc tak, zbieramy się i jedziemy, ale powiem wam, że naprawdę strasznie dziwnie się czuję. Ja wiem, że może dla was to coś takiego, że coś jakby normalnego i tak dalej, ale ja naprawdę strasznie czekam na te 18 urodziny i pamiętam w ogóle taki fun fact. Rok temu w moje urodziny powiedziałam do mojej mamy: mamo, 18 urodziny spędzę albo w Dubaju, albo w Stanach. I słuchajcie, jestem tutaj w Stanach. To jest naprawdę tak dziwne, takie abstrakcyjne, że nadal to do mnie nie dochodzi. Ale tak, dobra, ja się zbieram, lecimy na ten obiad. I tak, już jestem oficjalnie dorosła, ale to jest dziwne. Mamy kolejny dzień, jest to poniedziałek, tak więc oficjalnie witam się z wami jako już pełnoletnia osoba. Słuchajcie, zbieram się do szkoły. Jestem w ogóle w sportowym stroju, ponieważ mamy zmianę planu. Jest już nowy semestr, tak więc wiecie, nowe lekcje i tak dalej. I na pierwszej godzinie mam jakby taki otwarty kampus, czyli po prostu tą pierwszą godzinę spędzam sobie na siłowni. Jeżeli widzicie jakieś takie dziwne kropki na mojej twarzy, to w to nie wnikajcie, ale wczoraj o godzinie 22 po moim urodzinowym obiedzie stwierdziłam, że zrobię sobie oczyszczanie twarzy. Tak więc to są właśnie tego skutki. Powiem wam, że nie będę wam pokazywać mojego nowego planu lekcji. Zrobię to na kolejnym vlogu, ponieważ jutro zaczynam nagrywać dla was kolejnego vloga i tam wam wszystko pokażę. No i tak, słuchajcie, zbieram się do szkoły już oficjalnie jako dorosła osoba. No i tak, spędźcie ze mną dzień, to będzie bardzo, ale to bardzo długi dzień. Mamy jakby mecz, gramy dzisiaj w ogóle dwa mecze i jeden jest o godzinie około 18, a kolejny o godzinie 17, coś w tym stylu, tak więc tak jak mówię, będzie to długi dzień. Wrócę do domu około godziny 20, ale tak mam nadzieję, że będzie fajnie, bo dzisiaj będzie taki oficjalny dzień moich urodzin, pierwszy dzień jako osoba pełnoletnia, tak więc tak, lecę do szkoły. Mamy godzinę 16:30, jestem już po moich lekcjach. Tak jak widzicie, siedzę w szkolnym autobusie, ponieważ mamy dzisiaj dwa mecze. Rozgrywamy je w innej szkole, to jest musimy dojechać. Powiem wam, że dzisiejszy dzień jest dosyć długi, ponieważ będę w domu najwcześniej o godzinie 20:00. Natomiast czas mi leci bardzo, ale to bardzo szybko. W każdym razie życzę im powodzenia. Nie wiem, czy wam będę cokolwiek tam nagrywać, ponieważ za bardzo nie możemy wnosić telefonów. Tak jak widzicie, światło totalnie ze mną nie współpracuje. Ale tak, życzę im powodzenia i odezwę się do was, jak już będziemy po. I'm
the most interesting in this card, so I'm gonna open this. And you have to follow the instructions in there. In a card? Mm-hmm. Oh, there's instructions. Come on. You didn't see them? Oh, is it like with the music? Oh, it's better than the music, just music. It doesn't work. Did you get it work? I didn't try it. But it says, okay, what does the card thing say? You here? Have to like lay it out and then you blow. You blow on the candle, and supposedly it's supposed to stop playing and then cheer. Yeah. Yeah, I guess it does. Maybe they got a thing enough. What's up, Rachel? Jeez. I wanted this one. Yay! I'm wondering if my mom actually is also included in this one or no. Oh, you open up my old man Wolverine or old man Logan book? Did you read it? It's really good. Oh my god, why would Rachel Oh my goodness! I know what it is. It's like a neck leg. But okay. Yeah, I was wondering where that was at today. Or it was supposed to come on Saturday. Okay, it's like a family. I'm wondering who is included in this. Yeah, no worries. Tak jak widzicie, wróciłam do domu, jestem po otworzeniu moich ostatnich prezentów. Mam nadzieję, że w miarę udało mi się to nagrać. Jeżeli chodzi o nasz mecz dzisiejszy, o w sumie nasze dwa mecze, to oba nam się udało wygrać, tak więc bardzo fajnie. Natomiast słuchajcie, nie o tym film. Ten film jest o moich urodzinach. Tak jak widzicie, jestem już po całym dniu i tak dalej, natomiast dostałam prezenty. I co jest najlepsze, że te wszystkie Pandory są od mojej rodziny z Polski. Ja dokładnie nie wiem, kto jest to zamieszany, ale wiem, że zamieszana jest to moja kuzynka, tak więc dziękuję bardzo. No i tak, już wam pokazuję, co dostałam. Ponieważ no tam na filmie raczej za bardzo tego wam nie pokazywałam, jak to otwierałam. Więc pierwszą jakby takim charmsem jest to taki urodzinowy torcik Happy Birthday. Chyba to się nie wyostrzyło z tego, co widzę. Kurczę, nie mogę zobaczyć ostrości, ale jest to taki torcik Happy Birthday. Następnie mam takie drzewo rodzinne. Kurde, czy... O, udało mi się właśnie wyostrzyć. No i tutaj jest z tyłu napisane Family is where love grows. I ostatnią rzeczą, i tutaj naprawdę jestem po prostu w szoku, ponieważ no wiem, że jest to bardzo, ale to bardzo drogie. Jest to, słuchajcie, taki srebrny naszyjnik. Ja mam jakby z tego zestawu pierścionek. Jest to, słuchajcie, taki srebrny naszyjnik z serduszkiem. W ogóle ta cała kolekcja była bardzo, ale to bardzo popularna na TikToku. I do tego, do zestawu dostałam jeszcze kolczyki. Tak więc mam dosłownie cały po prostu teraz taki zestaw. No i słuchajcie, od mojej host rodziny dostałam lindory, moje po prostu ukochane lindory. I od nich też dostałam, słuchajcie, kartkę. Ja właśnie prosiłam o kartki urodzinowe, ponieważ tutaj w Stanach po prostu te kartki są przepiękne. O jakąś taką, wiecie, bardzo dziwną urodzinową kartkę. I słuchajcie, w niej dostałam pieniądze i to jest jakby prezent właśnie od moich hostów, po prostu pieniądze, ponieważ ja mogłam sobie zrobić taką jakby listę urodzinową, natomiast oni stwierdzili, że wolą mi dać po prostu pieniądze, ja sobie za te pieniądze te rzeczy kupię, zamiast, nie wiem, kart podarunkowych i tak dalej, ponieważ wiecie, karty podarunkowe są do specjalnych jakby konkretnych sklepów, a tak sobie kupię co chcę. I słuchajcie, patrzcie na tą kartkę urodzinową. Z przodu jest taka bardzo słodka, wiecie, Happy Birthday to you i 18. Słuchajcie, otwieracie ją. Zobaczcie to, to jest po prostu hit. Otwieracie ją i jak zdmuchniecie świeczkę... Ej, to jest naprawdę, słuchajcie, wygryw. Ta rzecz, szczerze mówiąc, podoba mi się po prostu najbardziej, ponieważ ona jest taka, wiecie, bardzo oryginalna. Tu z tyłu też mi napisali życzenia i po prostu ja uwielbiam takie rzeczy, ponieważ te rzeczy zostaną po prostu ze mną na zawsze. No i tak, moi drodzy, mój dzień dobiega końca. Zejdę teraz na dół, jeszcze trochę pospędzam czasu z moją rodziną. Powiem wam, że to były naprawdę dość długie urodziny, takie, wiecie, specjalne. Wchodzę w tą pełnoletność i tak dalej. Powiem wam, że naprawdę bardzo, ale to bardzo miło się zaskoczyłam. No i tak, moi drodzy, w każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog wpadnie jak najszybciej, tylko uda mi się go zmontować. No i tak, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!